Dzień dobry, szczęść Boże. Niech będzie pochwalony z samego rana. Chciałbym na samym wstępie troszeczkę wyjaśnić, o co mi w ogóle chodzi. Co ty tak MGR się ostatnio, można powiedzieć, nabuzowałeś tym postem, tym w ogóle filmikiem ostatnim i dużo z was nie wie tak naprawdę, o co chodzi i co we mnie wstąpiło nagle takiego, co nie, bo zazwyczaj takich rzeczy na YouTubie nie robię, ale tym razem pomyślałem, że jednak zareaguję, bo są pewne rzeczy, które bardzo w internecie intrygują, zwłaszcza u ludzi, którzy zajmują się motoryzacją, pokazują na co dzień naprawy, różne jakieś vlogaski nagrywają, inne takie ciekawe dzikie węże związane właśnie z samochodami, nie? Panie, panowie, o co tak naprawdę MGR-owi chodzi? Słuchajcie, obejrzałem sobie ostatnio filmik profesora Chrisa, który wziął na podnośnik starą C-klasę W202, o ile dobrze pamiętam znaczenie, tak? W202, C-klasa, tam samochód oczywiście w dieslu, 93 rok, czyli no już prawie 30 na karku, nie? No i wiadomo, stary Mercedes to stary Mercedes, rdza musi się pojawić, czy jakiś Mercedes tego chce, czy właściciel tego chce, lub też nie chce. Powiem tak, dlaczego, panie Krysie, bawisz się w sąd ostateczny na swoim warsztacie? Przyjeżdżają do ciebie klienci, są to klienci, którzy przyjeżdżają różnymi samochodami, nagrywasz vloga, podburzając widzów do tego stopnia, że takie samochody nie powinny jeździć po ulicy w ogóle. No dobra, nie powinny jeździć, bo nagle jest problem, bo zauważyłeś, że samochód ma dziury i że ogólnie podłoga jest zgnita. Tu i ówdzie są dziury, dobra, na podłużnicy. Z jednej strony, drogi panie profesorze, bardzo szlachetne zachowanie, super, no widzowie tam ci przybijali brawa w komentarzach, jak ja poczytałem te komentarze, to z tych komentarzy po prostu taki ferment leciał, że prawie skisłem po 10 minutach, jak czytałem te komentarze, nie? I potem tacy ludzie, to już tam pomińmy to, co nie, że tacy ludzie chodzą potem po innych jakichś kanałach motoryzacyjnych i przekazują te same słowa, które nauczyli się od swoich autorytetów, nie? Czyli właśnie tacy dużo wyżsi pod względem statystyk youtuberzy motoryzacyjni. No i co? Tacy ludzie chodzą, potem innych umoralniają, jak powinni, co powinni i wszystko i w ogóle i w szczególe, nie? I swoją drogą to jest takie popadanie już coraz bardziej w skrajności, ale na chwilę to zostawmy, może później do tego przejdę, jak mi się to przypomni. Jeżeli pana zdaniem ten samochód stwarza zagrożenie na drodze publicznej dla kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego, to co pan powie ostatnio, jak pan nagrał właśnie o swoim Audi A8, gdzie tam jechałeś chyba 100 czy 120 na godzinę i piękne wibracje miałeś, nie? Kierownica ci tak latała, miałeś wibracje, no i uważasz, że to już zagrożenia wtedy nie było, nie? Jeżeli już czepiamy się szczegółów, to czepiajmy się szczegółów, nie? Ale tam nie, to mój Audi, kto tam, zagrożenia nie było, nie? Ważne, że wziąłem klienta C-klasę na podnośnik i dziury w podłodze, nie? Dobra. Samochód przejechał 30 lat po polskich drogach, przeżył wiele i podejrzewam, że jeszcze tyle by na pewno przeżył, gdyby tam troszkę serduszka byłoby włożone, ale dobra, to wszystko zależy też od właścicieli, ale samochód ogólnie jeździ, trzyma się kupy, zawiecha hamulce i wszystko jest, nie? Ale to, że po prostu on traci podłogę, no to tam jest inna sprawa. Dla nikogo chyba nie jest to, powiedzmy, jakaś tajemnica, że Mercedesy po prostu stare gniły i gniją dalej, nie? Ale, drogi panie profesorze, jeżeli pan się bawi w sąd ostateczny na tego typu samochodach, to niech pan następnym razem, jak przyjmie jakiegoś klienta do siebie na warsztat, to najprościej w świecie niech zadzwoni pan po prostu na policję, że przyjechał do pana klient samochodem. A dlaczego ma pan zadzwonić na policję? Żeby temu klientowi zabrano prawo jazdy. A dlaczego zabrano mu prawo jazdy? Z tego względu, że jest też potencjalnym zagrożeniem w ruchu drogowym. Bo na przykład on pięknie, ładnie do pana przyjdzie, na warsztacie będzie pięknie, ładnie słodził, o, że tutaj tego, takie tutaj popraweczki, jakieś tutaj tego, a tak naprawdę gość zapierdala po 150 na terenie zabudowanym i stwarza zagrożenie dla innych. Mało się mówi o tym, że codziennie ludzie giną w wypadkach samochodowych poprzez nadmierne prędkości, z tego względu, że wszędzie wszystko szybko, wszędzie się wszystkim śpieszy i ludzie nie mają czasu. Ale nie, to, że tam powiedzmy, nie wiem, raz na 1000 komuś tam koło odpadnie, choć nie słyszałem ani jednego przypadku do tej pory, żeby komuś tam w jakimś trupie koło odpadło i coś się stało.
Dlatego weźcie się za zabieranie prawa jazdy tak naprawdę wszystkim potencjalnym, bo każdy jest potencjalnym zagrożeniem. Każdy. Ja wsiadając nawet do tego Passata i jadąc zaraz po kawę na stację, też mogę być zagrożeniem dla kogoś, a ktoś może być dla mnie. Bo jakiś tam Józek po drugiej stronie miasta wyjeżdża właśnie z garażu, który też jedzie po kawę i możemy się gdzieś puknąć. Po drodze, kurwa. No to co, to jak będzie? Albo popadamy w skrajności, albo nie popadamy. No to albo jest problem, albo tego problemu nie ma. A jeżeli problemu nie ma, to nie wywołujmy wilka z lasu na siłę. Czemu wy ludzie sami siebie oszukujecie? Sami zapierdalacie gratami codziennie. Jeździcie, nie ogarniacie ich, kupujecie przeglądy tego, robicie sobie selfie. Normalnie z twoją dziewczyną robisz sobie selfie pod Lidlem, kurwa, w twoim Tico. I co? A... Raz, że ten Tico w ogóle nie porobiony, nic, wszystko kurwa z niego odpada, a innych umoralniasz na internecie, że dlaczego jeździ gratem. Dlatego to mnie, panowie, tak naprawdę zaintrygowało. Ja nie chcę z panem profesorem żadnej dramy, po prostu nazwałem jego film po imieniu tak jak jest. I powiem tak, szlachetne zachowanie z pana profesora, ale zabierajcie prawo jazdy wszystkim, bo każdy jest potencjalnym zagrożeniem na ulicy. Naprawdę każdy. Nie ta taka klasa na podnośniku u profesora? Nie, to nie. Ale jak przyjedzie następny klient do ciebie, niech przyjedzie policja też, jeżeli zobaczysz, że on przyjechał jakimś sportowym samochodem. Bo on też jest zagrożeniem dla innych. Na ulicy dla innych uczestników ruchu drogowego. I niech już automatycznie mu zabiorą prawo jazdy. Dzięki temu być może za 2,5 miesiąca nikogo nie zabije na ulicy, jak przyjdzie mu zapierdalać tym sportowym jego odrzutowcem. A? Także tak. Niech tak sprawy wyglądają, jeżeli już lubimy popadać w skrajności, dobrze? No, to myślę, że jesteśmy umówieni i bierzcie się wszyscy do roboty. Jeżeli nie chcecie, żeby ktoś zginął na drodze, podpalać samochody albo od razu pierwszym lepszym zabierać prawo jazdy. Stoi czy nie stoi? No co, nie co? Problemik jest czy nie ma? Wywołujemy na siłę problem czy nie wywołujemy? No? Markowy sprzęt drobnego AGD do domu oraz kuchni oferuje w bardzo atrakcyjnych cenach sklep wysyłkowy Arkotek, którym to na cały w sklepie asortyment dostępny jest rabat w postaci 15% zniżek. Zniżki polegają na kodzie rabatowym, który właśnie wyświetla się na ekranie, a przy opcji zamówienia wybranego przedmiotu nawet nie ma konieczności rejestrowania się na stronie sklepu. Logowanie można też zrobić za pomocą konta Google bądź też Facebooka. Polecamy, zapraszamy. Jestem, panowie, normalnie zaskoczony, że tak wcześnie otworzyli ryjnię męczną. Więc fajnie, jak otworzyli tak wcześnie ryjnię męczną. To słuchajcie, przepukamy tutaj Gabrysia i zobaczymy, czy działa system niezatapialny, wiecie? Także trzeba będzie zrobić, tym bardziej, że on cały, kurde, zakurzony jest od rzepaku. Dobra, Gabryś przepukany. Jakby co, to pamiętajcie, że teraz stan idealny, bo jest czysty, nie? No i zobaczmy, jak tam nasz system niezatapialny. Czy coś się gdzieś tu woda dostała? No na razie sucho. Na razie sucho, nic nie widzę. Nic nie widzę. Suchutko. Także tu jest suchutko. No dobra, jeździć, obserwować w takim razie. Chyba jest ok. No dobra, kaweczkę mamy. Gabryś przemyty z tego rzepaku, z tego całego pyłu, które właśnie się z rzepaku unosi, żeby tylko, kurde, deszcz nie spadł, bo słuchajcie, to co chcę nagrywać jeszcze dzisiaj, to będę akurat robił na dworze, bo mój sprinter się akurat nie zmieści do garażu, a mam do wymiany w nim lusterko, z tego względu, że w przyszłym tygodniu zaczynam urlop, tydzień czasu, no i muszę to lusterko wymienić. Muszę je ewidentnie wymienić, bo kumpel, który będzie jeździł akurat za mnie, moim sprinterem, no to właśnie musi mieć lusterko w całości. Zaraz wam powiem jeszcze, co będę chciał powiedzieć takiego, taką jakby przestrogę dla niektórych kurierów, którzy oglądają moje filmy, bo to jest dosyć ważne, ale o tym za chwilę. Najpierw spokojnie kawka, jedziemy sobie do garażu, panowie, będziemy ogarniać. A jeszcze na chwilę tylko wrócę do tematu, który poruszałem na początku tego odcinka.
Śmiechem jest na sali to, że słuchajcie, jeżeli kupujecie nowe, zaznaczam nowe, nieużywane samochody w salonie, to sprzedawcy wam mówią, że możecie jeździć na long life'ach, czyli przez kilka lat nie wymieniać olej, nie wymieniać filtrów, nie wymieniać niczego. A potem w takich samochodach cały blat się świeci, wszędzie jakieś błędy, jakieś systemy. I co? A dlaczego tak się dzieje? No bo musisz wrócić do warsztatu, żeby zostawić pieniądze na naprawy. A stare graty przez 30 lat jeżdżą bez remontów. Więc o czym my tu naprawdę rozmawiamy, panowie? Jeżeli chcecie być tak naprawdę bezpieczni na drodze, to idźcie po nowe do salonu. Idźcie. Albo kupcie jakiś 5-letni, w którym nigdy nic nie było robione. Tutaj coś tam też zaklejali, różne jakieś dzikie węże, dzikie rzeczy robili. I ta opcja long life też jest fajna. Dobra, to by było na tyle. Jeszcze trochę kawki jest, ale to dopijemy zaraz. Się pięknie skowyrnie ta maska otwiera. Otwiera, no, otwiera. Nowe słowo wprowadzam. Otwiera. Teraz tak, panowie. Przyjechały dwa filterki. Wymienimy sobie filterki do naszego tutaj gruzika. Do Gabrysia. Filterek kabinowy, który kurwa jest chyba teraz już zamoknięty. Co? O kurde. Ale żem go zamoczył teraz, jakżem kurde ten, jakżem ochlapywał Gabrysia, no tutaj woda spłynęła, no tam spływy są porobione, akumulator zalany. Mówiliście, że ten filtr się już nigdy nie wyciągnie, no tak się składa, że akurat ten jest wyciągalny, tak akurat zdrutowałem, że jeszcze da się, ale żem go kurde zamoczył całego. Uhu. Chyba warto nie myć już kurde tych samochodów, no gorzej jak spadnie deszcz, co nie? No dobra, to jeszcze będziemy tutaj uszczelniać, bo widzicie, o, tutaj to uszczelnienie działa, nie? No ale chyba nie wszędzie. Miejmy nadzieję, że przywieźli dobre filtry. No ten jest w porządeczku, co nie? Ten jest w porządeczku, jakby... Tylko muszę zobaczyć, kurde, która strona jak idzie. Nie, bo to jest w sumie tak i to jest w sumie tak, dobra. No. Tylko, że od powietrza to on jest tutaj skitrany. To myślę, że... W miarę szybko go odczepimy, żeby się za dużo nie pierdolić. A silnik gorący, kurde, o! Wyskakuj, dobra. Dawaj tutaj, kurde, ten. Otwieraj, o! I dawaj nowy, no kurde, co kurde, tyrkasz kamerę. Ten jest z takim, kurde, tym metalowym na górze, nie? Dobra, wkładaj tu. Tutaj akurat te całe na filtr, ten cały tutaj jest akurat wyczyszczony, więc powinno być w porządeczku. O. Dobra, siedzi. O. I tu jest. Dobra, i praktycznie to wszystko. O. I jeszcze tak ładnie złóż. Tutaj ładnie przyczep. O, jeździć, obserwować. Dobra, to wszystko z Gabrysia w tym odcinku. Teraz panowie tak. To jest mój Sprinter. To jest Sprinter trójka. Z czerwca 2021, czyli praktycznie nówka pojazd, ale już nie taka nówka, bo przydarzyło mi się coś takiego w poniedziałek, że wjechałem do klienta na posesję od tyłu domu, bo myślałem, że akurat tam w tyle coś siedzą, bo tam był garaż otwarty, samochód był jakiś tam porozbierany, więc wychodziłem z założenia, że klienty pewnie siedzą z tyłu domu, nie? Dlatego akurat nie dzwoniłem z przodu. I co się okazało? Klienta nie było, zostawiłem paczkę u sąsiada, wyjeżdżam tyłem, była wąska brama, nie? I tym lusterkiem po prostu zapierdoliłem w bramę i zobaczcie, co się dzieje. Lusterko jest praktycznie do wymiany. Tak tutaj akurat złapałem szybko na taśmy, bo w jednej firmie tam sobie pożyczyłem akurat taśmy, żeby jako tako wziąć to lusterko, przytegować do karoserii, bo one po prostu wisiało, nie? Dlatego jak cofałem albo gdzieś jechałem, to musiałem uchylić szybę, podnieść lusterko i tak trzymać, żeby widzieć, jak cofam, nie? Dlatego widzicie, tyle z tego lusterka zostało. Tylko nie wiem, czy w zestawie jest jeszcze
kierunkowskaz, o tym zaraz zobaczymy, bo zrobimy sobie unboxing paczek nowych części z ASO, które przyjechały przedwczoraj i tak sobie leżą i czekają na weekend właśnie. I powiem tak, to co się stało z tym lusterkiem, to jest tak naprawdę pikuś, bo jeszcze tutaj udało mi się pewną rzecz odłamać. Cofając, wyrwałem też ten element plastikowy, który akurat tutaj jest za ślepeczka. Tu trochę na miejscu, tam gdzie się to wydarzyło, przetarłem w tym miejscu akurat błotnik, więc rdza może zacząć powoli wychodzić, no to wiadomo, Mercedesy w systemach niezatapialnych, przynajmniej nowe, nie? No ale tak minie z rok, dwa, to już zacznie się pewnie coś pojawiać. Może tak, może nie. I słuchajcie, to i lusterko tutaj powyżej, to jest tak naprawdę pikuś. Wiecie, co się tak naprawdę stało? Najpoważniejszego, kiedy cofałem i zapierdoliłem w tą bramę, to było coś takiego. Może to zademonstruję. Załóżmy, że to jest rant od bramy, nie? I to było coś takiego. Tak, tym kołem, te koło było tak przekręcone, że oponą uderzyłem w metalową poręcz, gdzie wyrwało oczywiście z zawiasów, co nie? Wszędzie. I co się stało? W momencie uderzenia on stracił wspomaganie kierownicy. Stracił autentycznie wspomaganie kierownicy. Kierownica chodziła jeszcze gorzej, jak kiedyś samochody były produkowane bez wspomagania. To wiemy, jak bardzo fajnie trzeba było się wysilać przy skręcaniu, a tutaj chodziło to jeszcze gorzej. Tu chodziło to jeszcze gorzej i byłem tak mocno w dupie z tym wspomaganiem, jakaś tam elektronika, jakiś czujnik oberwał czy coś i po prostu stracił wspomaganie. Jakiś wstrząs był, elektronika po prostu zablokowała, bo on ma elektryczną pompę wspomagania, tu już nie ma tych, nie produkuje się już prawie w tych nowych mechanicznych pomp wspomagania, jak to było kiedyś w starych samochodach. No i zapierdoliłem, nie? Zapierdoliłem w tym, w poręcz, stracił wspomaganie. I teraz co się dzieje? Pojechałem do drugiego klienta, do następnego. Myślałem, że po prostu zesram się z wysiłku, kręcąc jakkolwiek kierownicą, żeby móc wykręcić. Po prostym jeszcze w porządku. Ale zajechałem do pierwszego, lepszego warsztatu, jaki był w okolicy i gość po prostu mnie wybawił z tego. Wybawił mnie z tego problemu, miał jakiś tam sprzęt, podłączył kompa, wbił culasung w program i błąd, który był właśnie poprzez zablokowane wspomaganie, odblokował za pomocą komputera i wspomaganie zostało odzyskane. Normalnie gość spadł mi wtedy z nieba, tak jak ja spadłem pewnej kobiecie z nieba, wymieniając jej koło zapasowe w krafterze, kiedy złapała właśnie gumę. I pozdrawiam tutaj ładną panią z UPS. I taka sytuacja, panowie. Dlatego, jeżeli jakkolwiek coś się stanie, jak będziecie akurat sprintem, to jest sprinter trójka. On ma 8 miesięcy, ma ledwo, już ma 30 koła najebane, ale zostawmy to. Na razie jeszcze od nowości nie ma, olej wymieniany, system long life, nie? Nieważne. Uważajcie na przednie koła, jak w coś zapierdolicie, czy to przodem, czy tyłem, bo możecie stracić wspomaganie. Tu jest elektronika, tu jest czujnik od czujnika, chuje moje dzikie węże. Może naprawdę być problem. Dlatego teraz jeszcze powiem tak dla, może nie tyle kurierów, ale dostawców i wszystkich. Jeżeli takie coś się stanie, że wjedziesz do klienta, klienta nie będzie, coś rozpierdolisz, coś uderzysz, nie wiem, bramę uszkodzisz czy coś innego, zostawiajcie zawsze na siebie namiary. Jeżeli wiesz, że to ty zrobiłeś, zostaw swój numer telefonu, napisz, że przykro mi, ale to ja niestety rozwaliłem tą bramę, ja jestem winny. Zostawiasz numer telefonu i wtedy jest sprawa o wiele bardziej łatwiejsza. Robisz przede wszystkim na samym początku zdjęcia. Jeżeli musisz jechać, to jedziesz, ale zostawiasz do siebie namiary i robisz przede wszystkim zdjęcia. Ewentualnie możesz jakieś tam krótkie filmiki ponagrywać. Bo ucieczka, panowie, z tego typu sytuacji, z tego typu miejsca może pogorszyć nam jeszcze sytuację 3 razy bardziej niż to, jakby miał się ten problem w ostateczności rozwiązać. Dlatego to jest taka przestroga, nie, na przyszłość, żebyście tego typu właśnie rzeczy mieli też na uwadze, na względzie. Nie lubię umoralniać nikogo, ale to jest po prostu
dla naszego dobra, żeby potem spać spokojnie. Z klientem się dogadałem, klient do mnie zadzwonił, dogadamy się, jakiś tam mi zrobi kosztorys tej całej akcji, która tam się zdarzyła. Także pani akurat, bo to akurat jedna pani tutaj do mnie zadzwoniła, której rozwaliłem tą bramę, i jakoś tam się fajnie dogadamy, że zrobimy tak, że ja tam coś zapłacę, ewentualnie ściągnę deski z jej bramy i deski gdzieś dorobię w jakimś budowlanym, i ogólnie powinna ta sytuacja się dobrze rozwiązać. Mamy na to jeszcze ubezpieczenie, bo ten Sprinter, on jest od wszystkiego ubezpieczony. On ma full kasko, on jest ubezpieczony od rysy, od kradzieży, od podpalenia, od zniszczenia szyby, no od wszystkiego, nie? Dlatego jeszcze trochę to potrwa, zanim będziemy właśnie sprawę załatwiać przez ubezpieczenie. Dobra, to tyle by było, jeśli chodzi z tej całej sytuacji, która mnie spotkała właśnie w poniedziałek. A teraz zrobimy sobie, panowie, unboxing oryginalnych części z ASO, które przyjechały. Te paczuszki, które tutaj widzicie, to jest całe lusterko. Więc zaczniemy sobie po kolei otwierać, co nam tutaj przywieźli. Więc najpierw zobaczymy, co jest w tym pudełku. Dobra. Tutaj mamy ramkę do lusterka. Muszę bardzo uważać, żeby czegoś nie spierdolić, bo to są oryginalne części. Jeżeli coś zdupczę, no to wtedy już będę płacił ze swoich, bo tak to na razie na koszt firmy zamówiliśmy tutaj te wszystkie zabaweczki, ale tak dobrze nie będzie, jeżeli coś spierdolę znowu. Dlatego musimy to załatwiać bardzo delikatnie. O, jest logo Mercedesa, oryginalne części. No dobra, także wiecie, jak się teraz w ogóle warsztatach wycwanili w ASO? Nie kupisz całego lusterka gotowego, tylko będą ci po prostu rozkładać na części i za każdą część bulisz trochę tutaj więcej, nie? Także tak pięknie już nie jest, żeby całe lusterko kupić. Nie, nie. To tam część potrzebujemy, to tam potrzebujemy, no i właśnie to się tak dzieje, nie? Dobra, to jest zaślepeczka na błotnik. Okej, to mamy części, teraz zobaczmy, co jest jeszcze w tym pudełku. Okej. O, jeszcze coś tu wypadło, dobra. Tu, panowie, mamy piękne folie, przydadzą mi się na moje retrosprzęty, więc szkoda ich wyrzucać, tą folię już na przykład zabiorę. O, już tutaj sobie schowam jakiś retrosprzęt, dobra, to jest obudowa lusterka. Okej, teraz co mamy tutaj? Także wszystko tutaj pięknie, ładnie, ale posprzedawali nam na części. Aha, dobra, to jest dolne lustro. Okej, też trzeba uważać, żeby nie spierdolić, o, ładnie dolne lusterecka. No i co mamy w tym dużym pudełku? To jest ciekawe. Co mamy w tym dużym pudełeczku? Aha, mamy cały ten. Tu mamy całe lusterko z elektroniką. Ja pierdolę. O, ta folia też jest dobra. Do tej folii schowam sobie moje Atari ST. Ale kurde, cała elektronika. Ja pierdolę. O kurwa, jak ty to wymienisz? Człowieku. Ja pierdolę, no dobra, chodźcie się bawić. Patrzcie, kurwa, jaka wioska duża. Jak ty to ogarniesz, kurwa. Już mi się odechciało, kurwa. No dobra, chodźcie, idziemy się bawić, nie? Dole, nie. Żeby to, kurde, nie było nic skomplikowanego. Dobra. Najpierw ściągamy stare lusterko. Upsa. I tu jest cała, kurwa, elektronika. Człowieku, zobaczcie, jak ten lusterko wygląda. Trzeba odkręcić ten dzyndzel stąd. Znaczy się ten plastik, który też lepiej się tu trzyma. No, ostrożnie, żebyś nie porysował zderzaka. No. Dobra, najważniejsze to jest teraz uratować ten właśnie, o, kierunkowskaz. Reszta może iść się jebać. O, to jest właśnie najważniejsze, kierunkowskaz. Dobra, tak trzymaj, o. Przyklej, żeby się trzymało, o. Okej, to było dla nas najważniejsze. Zabieramy żarówkę. Także to kierunkowskaz kładziemy na bok.
Kurde, folia tutaj na ten. Dobra. Kurwa, wszystko spada. Gdzie tak wygląda profesjonalna wymiana lusterka? Ciekawe, czy. Ale nie, no to kamerę chyba musimy zabrać. Tu jest kurwa kamera. Dobra, idź po śrubokręt jakiś. Człowieku, nie zrobisz tego. Nie ogarniesz kurwa tego zestawu. Pierdolę, tutaj się rysuje całe kurwa. Czekajcie, muszę to porządnie zabezpieczyć, bo to już kurwa nie są jaja w tym momencie, nie? A nie, przepraszam, to jest kamera, a tu jest jakiś czujnik. Czujnik od czegoś. Ja pierdolę, człowieku. Patrząc jeszcze w ogóle tutaj po wiązce nowych kabli, to one gdzieś muszą w drzwi wchodzić, ale to kurde człowieku, ja nie będę drzwi rozkręcał całych, żeby kurde do tej wiązki się dostać. To będzie przejebana sprawa w tym momencie, nie? Zobaczcie, ile tego tutaj jest. W tej wersji nie, kamerę trzeba będzie przełożyć. No to jest właśnie te lusterko z nową wiązką, ale jeszcze słuchajcie, delikatnie kładź, dobra, żeby ci nie spadło i nie połamiesz. Zaraz będę musiał coś wymyśleć. Bo zobaczcie, ta wiązka od lusterka, ona idzie tam na dół. Ta wiązka. I kończy się gdzieś tutaj z tyłu. Co, człowieku, ja nie będę tego całego rozbierał. To jest po prostu niewykonalne. Sorry, że taki tutaj kurz widzicie, ale ten sprinter, kurde, on na co dzień jeździ po 200 km prawie. Więc chcąc, nie chcąc, podłoga już jest, jaka jest. O, tak wyglądają wytarte pedały. Nie mam pojęcia, jak ja się tutaj dostanę. Trzeba będzie wiązkę zachować. Tylko problem jest taki, jak ja znowu wiązkę przerzucę starą do tego, nie? Skoro tutaj jest taka, widzicie, już zintegrowana z tym. Czarno to widzę, naprawdę. Kurwa, czuję, że mi cały dzień chyba zleci przy tym lusterku. Słuchajcie, wyłączę kamerę i zacznę się za to brać, bo ja nie zamierzam tutaj całego dnia spędzić, nie? Dam później znać, co wyszło. Słuchajcie, nie chcę tego wypowiadać na głos, ale ja chyba będę musiał kurwa tą całą blendę ściągnąć z tych drzwi. Bo wiązka idzie gdzieś tam na dole, gdzieś tu i gdzieś kurwa za tym plastikiem się to kończy. Ja nie mam pojęcia, jak ja to ściągnę. Dobra, tu jest zaślepka, tu będzie śrubka, tu jest druga zaślepka. Tu jest zaślepka. Gdzie jeszcze może być jakaś zaślepeczka? O, takie plastiki też mi kurde wszędzie też powypadały. Dobra, tu jest śruba i tu jest śruba. Dobra, myślę, że nie będzie najgorzej. Kurwa, mój szef się załamie, jak zobaczy ten film, kurwa. No ale bierz się do roboty, musisz to zrobić, kurwa. Delikatnie. O, dobra, tu jest śruba. Może za tym panelem coś się będzie działo. Kurwa, cały sprinter będzie rozpierdolony. Dobra, muszę sobie wziąć coś bardziej cienkiego, żeby te zaślepeczki stąd tego i nich nie powyrywać. No dobra, trzeba będzie rozkręcać. Nie ma wyjścia. Nie ma kurwa wyjścia. Okazuje się, że te końcówki są od czegoś innego. No to sobie możesz wsadzić w dupę co najdalej. I tyle. Zaraz to złożysz z powrotem. Tutaj jedną zaślepeczkę odpierdoliłem, ale chyba ona się na nic nie przyda, nie? No dobra, próbujmy, zacznijmy od dołu tutaj, czy coś z tego będzie. Módlmy się, aby za tą blendą było dojście do wioski, poprzez Pana naszego, o nie. Kurwa, tylko ta blenda mi nie spadła, jak ją wszędzie podkręcam, bo wtedy będzie rozpierdol, nie? Zobacz, kurwa, co z tego wszystkiego wyjdzie. Więcej, kurwa, śrubek zostanie pewnie, niż potem jak poskładasz gierwedę. Ci wpadnie parę nowych śrubeczek do kolekcji. Jak to się mówi, zbędny balast, co nie? Zbędny balast zostanie na zewnątrz, kurwa. Muszę odpoczywać, bo grawitacja z mojej ręce jest taka, że spływa krew w dół, wiecie? O, tu jeszcze. Dobrze zauważyłeś. O, tu jest jakiś
tu jest jakiś pusty element. O, tu się już pewnie wdziera system niezatapialny. Zobaczcie, tutaj też już kurwa powoli system niezatapialny trzeba będzie robić. No dobra, zobaczmy. Kręćmy dalej. Skoro trafić nie możesz, czekaj. Widzę właśnie następny problem. Nawet jak ta blenda zejdzie, to pod tym jest taki styropian. I pod styropianem pewnie jest kurwa wiązka do lusterka. No pewnie, że tam musi być, bo gdzie inaczej, kurwa? Panowie, następny problem, jaki robię. Chyba jednak niepotrzebnie tą blendę ściągam. Na szczęście nic nie połamałem, ale zobaczcie, udało się ściągnąć elektrykę szyb. Czyli tutaj odkręcasz sobie i tu praktycznie masz przez ten mały otworek dojście do całej wiązki, do całej elektroniki. I teraz tak, tutaj na dole jest ten główny sterownik, widzicie? I do niego się wszystko podłącza. I teraz tak, ruszając kablami od lusterka, widać, które to kable się ruszają, nie? I chyba to nam powinno wystarczyć do wymiany całej wiązki. Ale i tak będzie nadal problem, jak ja przerzucę. A nie, dobra, to już myślę, że da radę zrobić w jakiś sposób, ale na pewno trzeba tak. Na pewno trzeba odczepić ten kabel. Zobaczcie, ten biały, o, ten. I jeszcze jeden jakiś któryś. I ten sterownik jest tutaj właśnie teraz na dole. Ale dobrze by było jednak chyba ściągnąć tą blendę, żeby tutaj łatwo się dostać do tego. Dobra, to chyba jednak dobrze robimy, że ściągamy tą blendę. Tą zaślepkę, łatwiej będzie się dostać. Dobra, rozpierdalamy dalej. Kurwa, jakieś nieporozumienie, nie? Dobra, słuchajcie, już na tyle porozpierdalałem, o, że ta blenda jest sobie tak i mam dużo łatwiejsze dojście teraz do wiązki kabli. Dobra, teraz trzeba lusterko unieść i chyba jesteśmy w domu. Dobra, lusterko się trzyma na miotle, ważne, żebyśmy mieli tutaj kabelki luźne, nie? Także taka jest podpórka do lusterek i teraz odczepiamy na pewno ten kabel. Czekaj, bo on tu widzę idzie jakiś w dwóch tych, w trzech znaczy się, kurwa, ta. Czekaj, żebyś nie popierdolił i nie odczepił niewłaściwego. Dobra, ten, który ma peszel, to on ma trzy wtyczki. Dobra, jedna idzie tutaj. Kurwa, teraz takie dojście tu masz, no bo masz, ale ważne, że jakiekolwiek masz, nie? Bo widzicie, jest kurwa ciasno. Teraz tak produkują nowe samochody. Poczekajcie chwilę, muszę sobie kurde nagrać, żebym wiedział, która wtyka była do czego, nie? Dobra, tu jest tak. Ta zielona jest tu i ta żółta idzie do góry. Dobra, okej, jest nagrane. Wyostrz, przybliż, żebyś miał lepszy wgląd. O, dobra, tak to musi wyglądać. Okej, dzięki. Dobra, wtyki się udało odczepić. Teraz tędy trzeba będzie przerzucić wiązkę. Na chuj ten komu styropian tutaj? Kurwa, nawet druciarze są już w fabryce. Co to kurwa jest? Co to jest? Wypierdalać z tym. Okej, ułatwiłem sobie zadanie. Przerzuciłem tutaj przez ten centralny zamek. O, i dojście mamy jeszcze lepsze teraz. Patrzcie, to tylko drzwi, nie? Nie kabelecki, takie kabelecki, to chuj nie kabelecki. Dobra, to jest od lusterka pytanie, jak to teraz odczepić od siebie? To chyba idzie tak, czy jakoś kurwa tak? Jak oni te samochody produkują dzisiaj? No ja pierdolę. Nie, dobrze, teraz odchylamy miotłę i wiązkę powinniśmy mieć już na zewnątrz. Haha! Montujemy nowe. A wiązka już powinna nam przejść, jak tam z drugiej strony puszczę, to myślę, że uda się ją złapać na jakieś haczyki, kabeleczki. Zaraz będziemy kombinować. Jak ty to kurwa złożysz, człowieku? Nowe lusterko na miotle, nie? Dobra. Juhu! Elektronika przerzucona. Fajnie. Teraz lustereczko tutaj do bandy. Do tego. I możemy już powoli zacząć skręcać. To chyba była ta śruba, nie od lusterka. Kurwa, pomieszane teraz śruby mam, które było od lusterka. Załóżmy, że ta, bo podejrzewam, że zbędny balast i tak zostanie. Szkielet już wisi. Teraz trzeba podłączać elektronikę. Teraz, panowie, kiedy już główny sterownik wisi, musimy zacząć
podłączać przede wszystkim lustro, no i te wszystkie dolne gadżety, nie? Nie wiem jak mi to pójdzie, ale spróbuję się skupić teraz. Zobaczcie, to jest tylko wymiana lusterka, już prawie cały sprinter rozpierdolony. No dobra, nie cały, tam troszeczkę jakaś część. To sobie wyrzucasz. Najważniejsze, panowie, to było odzyskanie lustra. Patrzcie, jaki bzydki typ, jakiś w lustrze, kurwa, się odbija. Pewnie tam siedzi w środku, co nie? Dobrze, teraz spróbujemy to założyć. I tutaj jeszcze trzeba będzie ten czujnik zabrać. No, zaraz będziemy te części przekładać rozpierdolone, ale zobaczymy najpierw, jak to będzie siedzieć tutaj na tym, nie? Bo to kurwa tak jest, takie wiecie. Czekaj, czy nie powinien najpierw iść pierwszy plastik, żeby wiecie, żeby potem się nie okazało, że ja to będę musiał od nowa rozpierdalać, a się okaże, że plastik będzie musiał najpierw pierwszy pójść. Ja pierdolę! No i jednak dobrze przewidywałem. Najpierw musi pójść ten plastik. Na ten plastik musi pójść szkło. O! W ten sposób. Tutaj, kurde. Tylko pytanie, jak to się potem będzie trzymać na górze. Aha, dobra, wiem, o co chodzi. Dobra. Wiem. Odkładaj lustro, bo mówię, lustra nie było, kurde, w tym. Lustra nie było w zestawie. Musimy stare lustro przełożyć. Teraz przyjdzie ten dings tutaj, tylko ja nie wiem czemu. O, tu wejdzie tak, tu wejdzie tak, o, i tu wejdzie tak, i tu jeszcze idą takie małe, tu w te otworki, zobaczcie, tu pomiędzy jeszcze idą takie dingsy, które usztywniają. Zaraz wam pokażę, o które mi chodzi. O, gdzieś tutaj jeden się zapodział. O, tu jest taki jeden na przykład i jego trzeba wcisnąć. I wtedy to zablokuje ten system. Ja już wam pokazuję, jak to wygląda. Mniej więcej tak, nie? Robisz tak. O. I tu w ten sposób, nie? Kurwa, odwrotnie chyba. Nie, chyba tak. Może być, o tak, o. Tak robisz, widzisz, tak? O. Żeby ten plastik właśnie nie wypadł, nie? Coś w tym stylu jakby. Wtedy jest sztywno. No. Zobaczcie jeszcze, panowie, taki dziwny problem, nie? To jest żarówka kierunkowskazu. W starym lusterku była taka wtyczka na kierunkowskaz, co nie? No i musiałem zrobić coś w taki sposób. No to jest kamera, ewidentnie. To jest sterowanie lusterkiem. Ale w każdym razie w tym nowym tylko coś takiego jest, co nie? I teraz, żeby to nie wypadało, to trzeba będzie to oizolować. Niestety, ale druciarstwo musimy zastosować w tym momencie. Jedna wtyka zostaje. Nie wiem, do czego ona jest. Wszystkie pozostałe są normalnie popodłączane. Jak tu widzicie. Jest podgrzewanie dolnego lusterka. Tu jest oczywiście wtyczka. O, to jest podgrzewanie górnego lusterka. Lusterko się już obraca. Wszystko fajnie działa. To sobie zaraz zamontujemy ten czujnik i tą kamerę. Ale jeśli chodzi o kierunkowskaz, to dano troszeczkę dupy. Bo tylko takie coś się dzieje, nie? A nie mamy tego znowu. Także już mi się nie chce przerzucać, bo to jest najprawdopodobniej ta wtyczka. Aby musiał demontować całe lusterko, znowu od nowa, wyjmować tą elektronikę, rozpierdalać ten peszel i dochodzić jeszcze, ściągając nowe te. Wszystko ten, nową, mówię, kurwa, nową, ściągać blendę i wszystko od nowa, dlatego już mam to w dupie teraz, dlatego oizolujemy i spróbujemy to jakoś umieścić w tym kierunkowskazie, nie? Także pod tym względem trochę ciało jest. No trudno. Na dodatek nie wiem, jak to będzie. O, widzicie? Nie wiem nawet, jak to umieścić w tym. No, trzeba będzie to jakoś zastosować. A musi być kierunkowskaz, bo jak będę skręcał w lewo, to będzie głośno i szybko pikać, nie? Także no co, trzeba to skleić izolacją. I niestety, słuchajcie, ale tak to będzie musiało być teraz zastosowane. Takie druciarstwo. Kierunkowskaz ważne, że jest. Zobaczmy tylko, czy cyka. Wystarczy tylko guzik nacisnąć, kluczyk, żeby był w pobliżu. Dobra, mamy zapłon. Mamy kierunkowskaz, dobra. No i najważniejsze, że pika, co nie? Także to jest najważniejsze. Dobra, składamy już do końca.
I dobra, panie, panowie, mamy robotę skończoną. Lustereczko jest. O kurwa. Teraz pukły mi odpadło. Ja pierdolę, ej, naprawdę? Dopiero co kurwa zrobiłem wszystko, jak należy. Ej, ja kurwa. Dobra, jeszcze raz powtóreczka. Lustereczko na swoim miejscu, także wszystko fajnie złożone. 4 godziny mi to zleciało. Kamera działa, kierunkowskaz działa i elektryka też oczywiście działa. Także tyle by było z dzisiejszej patologizacji sprintera trójeczki. A tyle zostało ze starego szpigla. Także mogę sobie zatrzymać albo wysłać do piekła. W zależności co i jak. O, a może do Gabrysia zamontujemy. Także tutaj, o, jeszcze części zostały z kamikadza. Więc do piekła pojedziecie wszyscy. Dobra, tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie, subskrybować i obserwować.